Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj gościem naszej redakcji jest dyrektor sportowy MKP Pogoń Siedlce, Grzegorz Kuprukowiak. Dzień dobry, witam. Grzegorz, wyjątkowy sezon, wyjątkowy czas dla Pogoni, 80-lecie. Kilka już rzeczy Pogoń zrobiła. Co już zrobiła z okazji 80-lecia? Co jeszcze ma w planach? Najważniejsze, co zrobiliśmy z okazji 80-lecia, to jesteśmy w czubie tabeli. Mogę powiedzieć też, bo sprawdzałem to nawet jakoś tak przed chwilą, że jesteśmy najlepiej punktującym drugoligowcem w tym roku. 11 punktów, drugie miejsce. 11 10. punktów, 10, o ile się nie mylę, Kalisz i Polonia Bytom. Polonia Bytom. Ale one bez porażki. Tutaj muszę też pochwalić Polonię Bytom, bo naprawdę doceniam i podziwiam ten zespół. Bardzo dobrze zorganizowana taktycznie drużyna, także mogę powiedzieć, że z tych rywali, z którymi graliśmy, no był to zdecydowanie najcięższy rywal do tej pory. 80-lecie, jak wspominałem, była gala, nowe logo, nowe proporczyki, nowe stroje, co jeszcze? Chcielibyśmy świętowania awansu. Na pewno mamy też plan taki. Nie chcieliśmy, powiem tak, na pewno nie chcieliśmy iść w taki klasyczny model, że jeden mecz jubileuszowy, na który zapraszamy dużą markę i nic. No my jednak uznaliśmy, że chcemy iść trochę takim no, swoim naszym porządkiem, dlatego te wszystkie wydarzenia wokół 80-lecia są rozłożone w zasadzie na cały rok. Tak jak wspomniałeś, herb z taką złotą ramką dodaną z 80-leciem, koszulki, z których mogę powiedzieć, naprawdę jesteśmy bardzo dumni i też spotkały się z takim bardzo dobrym oddźwiękiem, czy to wśród kibiców, czy nawet w samej centrali naszego sponsora technicznego. Bardzo dobrze to wygląda. Na pewno też proporczyki. A resztę zachowam jako niespodziankę, ale zapewniam, że na pewno będzie się dużo działo. W wielu klubach ze szczebla centralnego pracuje zastęp ludzi nad takimi imprezami, nad wszelkim funkcjonowaniem klubu. Jak to jest w Pogoni, jak sobie radzicie? Bo wiadomo, że nie macie rąk do pracy tylu, ile pewnie było potrzebnych. Nie mamy na pewno wielu rąk do pracy i myślę, że jeżeli udałby się awans, to na pewno też będzie trzeba o tym pomyśleć, żeby ten zastęp ludzi był większy. No, na ten moment pamiętajmy, w jakiej sytuacji była Pogoń jeszcze niedawno, że na wiele rzeczy brakowało funduszy. Gdzieś tam dlatego powolutku podchodzimy do planowania tak cierpliwie do takich planów, ale no może czasami brakuje rąk do pracy, ale nie brakuje nam pasji, nie brakuje nam poczucia misji, że robimy tutaj coś naprawdę dobrego i dzielimy się obowiązkami. Mamy też wielu takich czy sympatyków, którzy w ramach wolontariatu czy jakiejś drobnej przysługi po prostu pomagają klubowi. No i na ten moment dajemy radę i jak widać wychodzi nam to, myślę, całkiem dobrze. Czy Pogoń to już jest marka własna, to już jest klub, o którym się dużo mówi, dużo słyszy, który jest rozpoznawalny nawet nie na Mazowszu, co już na całej ścianie wschodniej Polski? Myślę, że do tego zmierzamy. Tak? Na pewno nie jesteśmy jeszcze aż tak rozpoznawalnym klubem jak, nie wiem, nasi konkurenci na przykład z pierwszej ligi. Ale na pewno cieszy to, że o Pogoni mówi się dobrze, mówi się o klubie dobrze zorganizowanym sportowo, o klubie, w którym pojawił się scouting, pojawiła się taka bardzo sensowna, przemyślana polityka transferowa i przede wszystkim, co najważniejsze, o Pogoni mówi się dobrze, tak? Coraz więcej firm czy różnych partnerów biznesowych się pojawia wokół klubu. I to też jest sygnał, że jesteśmy klubem, z którym warto i fajnie jest dobrze żyć. Wiadomo, że da się połączyć wygranie ligi z wygraniem Pioneer System. Jak to zrobić? Czy jest w Pogoni znak równości, wyższości nad jednym kosztem drugiego? To trochę poszerzyłbym ten wątek, bo dla mnie przynajmniej najważniejsza jest strategia klubu. Tak? Czy jesteśmy klubem, który, nie wiem, chociażby Kotwica Kołobrzeg, który stawia na doświadczonych zawodników i daje nam to jakąś większą pewność, że możemy zbliżyć się do tego awansu, gdzie są piłkarze, którzy są przyzwyczajeni do grania pod presją. Natomiast nasz model przyjęty przez Pogoń, model budowania składu, model budowania drużyny, to jest model, gdzie my chcemy być klubem
promującym zawodników. I my stawiamy na zawodników, którzy są przede wszystkim głodni sukcesu, głodni gry. I myślę, że to nam wychodzi, tak? No jesteśmy takim trochę ewenementem, bo jesteśmy może akurat po tej kolejce nie na pierwszym miejscu w pro juniorze, ale jesteśmy bardzo wysoko. A przy okazji no jesteśmy właśnie klubem, któremu wychodzi granie w piłkę po prostu, tak? I myślę, że to jest ogromny sukces. My chcemy promować młodzież, chcemy stawiać na ten pro junior, bo idzie za tym szereg korzyści, ale przede wszystkim właśnie chcemy być klubem promującym młodych zawodników. Gwiazdą Pogoni jest Cezary Demianiuk, chłopak z Siedlec, ale takim chyba najbardziej symbolicznym dla tej obecnej nowej Pogoni jest Przemek Misiak, bo to jest piłkarz z regionu, którego Pogoń wyciągnęła w młodym wieku, który przeszedł przez kilka szczebli rozwoju. Dzisiaj gra w reprezentacji młodzieżowej i w meczu z Anglikami, nieudanym dla Polski, najwięcej podań progresywnych, co też nie nauczył się tego nigdzie indziej niż w Pogoni. Doceniam za przeglądanie statystyk. Tak, znaczy Przemek pomimo tego przegranego meczu był najlepszym, o ile no, jednym z lepszych przynajmniej zawodników w polskiej drużynie. Też nie ukrywam, że wielu jakichś tam znajomych, nawet z zagranicy, którzy obserwowali ten mecz, odezwało się pytając i bardzo wysoko ceniąc Przemka. Jeżeli chodzi o jego status w Pogoni, no to na pewno jest to zawodnik, który chciałbym, żeby przetarł pewną ścieżkę, tak? Bo jest to zawodnik, tak jak wspomniałeś, z regionu, który grał w akademii, grał w rezerwach, dostał szansę w pierwszym zespole, wykorzystał ją, następnie stał się zawodnikiem bardzo ważnym w drużynie kadry U20. No i to jest na pewno kierunek, w którym chcemy iść. Chcemy, żeby akademia, która to liczy coraz więcej dzieci, dzisiaj jest to 511 dzieciaków, żeby była takim miejscem, którego celem jest pierwszy zespół, tak? A później z pierwszego zespołu, żeby zawodnik ukształtowany po przejściu konkretnego planu rozwoju, żeby po debiucie w Pogoni wtedy myślał o jakichś dalszych krokach. Na pewno to, czego chcemy uniknąć, to sytuacja, gdzie duże kluby wyciągają chłopców z akademii tak naprawdę w bardzo wczesnym wieku. Ja sam miałem okazję pracować w dużym klubie i o ile na pewno fajnie jest dla takich rodziców czy dla takiego dziecka no, grać w akademii ekstraklasowego klubu, natomiast spójrzmy na to szerzej, że idąc w wieku 14-15 lat do dużego klubu, naprawdę niewielu przebija się do tej seniorskiej piłki, tak? Więc często są takie przypadki, że młody zawodnik, mając 18 lat, no jest na rozdrożu, tak? I bardzo często są to przykre historie, gdzie zawodnik po prostu musi prosić o szansę w swoim macierzystym klubie, albo gdzieś tam schodzi niżej, albo po prostu kończy grać w piłkę. Dlatego uważam, że lepszym wyborem jest praca w naturalnym środowisku rozwoju, stawianie kolejnych kroków. Jeżeli przebije się przez akademię, dostanę szansę w drugiej lidze, no to mogę iść już dalej jako już ukształtowany zawodnik. No myślę, że jakości szkolenia, jakości obiektów, które na przykład posiada Legia, nie można odmówić, ale znakomitym przykładem dla rodziców zastanawiających się nad tym krokiem powinien być przykład Szymona Wodarczyka, czy Ariela Mosura. Oczywiście. To są piłkarze o dużych możliwościach, którzy nie przebili się, a za nim jeszcze stoją rodzice, którzy uznawani są za legendy środowiska warszawskiego czy klubów okolicznych, więc no, jeżeli oni się nie przebili, to jakim dobrym musi być piłkarz, żeby się tam przebić? No, znaczy to znowu wrócę do strategii klubu, tak? Akurat tutaj taka śmieszna anegdotka, bo pamiętam, że zawsze jak przyjeżdżałem do pracy do Legia Training Center, mniej więcej w tym samym czasie przyjeżdżał taki samochodzik, którego kierowcą był Szymek Włodarczyk. Pasażerami byli Ariel Mosur, Kacper Tobiasz i Łukasz Łakomy. Więc samochód zawodników bardzo dzisiaj znanych, z których no tak naprawdę tylko Kacper. Drogi samochód. Drogi samochód, dokładnie. Drogie wyposażenie. Wnętrze droższe od samego samochodu, tak? Ale tylko tak naprawdę Kacper Tobiasz dostał szansę. Ale to jest po prostu, myślę, kwestia strategii klubu, tak? No, ja osobiście uważam, że Szymon Włodarczyk, no jakby nie jest zawodnikiem, który jakby mógłby się czymś wstydzić przy takim Tomasie Pekharcie czy Maćku Rosołku, ale po prostu
Myślę, że w strategii Legii Warszawa chodziło o to, żeby w pewnych momentach sezonu stawiać na zawodników, którzy są po prostu otrzaskani z grą pod presją, tak? Myślę, że akurat w przypadku czy to Ariela, czy to Szymona, czy nawet Łukasza Łakomego, po prostu zmiana środowiska na takie, które daje po prostu na ten moment kariery lepsze szanse rozwoju, no jakby wyszła na dobre. Kiedyś dużo mówiło się o, zawsze mówi się o dużych sympatiach siedlecko-warszawskich, siedlecko-legijnych, przede wszystkim pogonijno-legijnych. Współpraca z Legią jest cały czas potrzebna Pogoni, czy raczej to powinna być taka współpraca, że jesteśmy na poziomie pierwszej ligi i to my wybieramy jednego, dwóch piłkarzy, którzy mogą nas wzmocnić na kluczowych pozycjach, często młodzieżowców? Znaczy, my jesteśmy zawsze otwarci na rozmowy, natomiast myślę, że Pogoń jest dzisiaj na tyle dobrze rozwijającym się klubem, dobrze rozwijającą się marką, że my możemy sobie pozwolić na niezależność, tak? Na pewno nie chcielibyśmy być jakby ściśle związani z kimś, natomiast myślę, że taka zdrowa współpraca, która tak naprawdę już jest, tak? No to jest coś naturalnego, tak? Mamy dosyć blisko do Warszawy. Legia ma zespół Centralnej Ligi Juniorów czy U19 w najwyższej lidze juniorskiej w Polsce, więc naturalnym jest, że my też patrzymy na tych zawodników. No i kto wie, może właśnie kolejni zawodnicy z Legii będą u nas grać, natomiast jakby jest to po prostu czysto naturalna współpraca, a czy będą jakieś rozmowy w przyszłości, no to zobaczymy. Na dzisiaj żadnych takich rozmów nie ma. Czy warto pchać się do pierwszej ligi? Co może dać pierwsza liga Pogoni Siedlce? Bo Pogoń była w niej 4 lata, to były raczej lata trudnej walki o utrzymanie, ale już w tym ostatnim roku, niestety spadkowym, ten skład był naprawdę ciekawy, bo wystarczy mieć Kuna, Płachetę, dokładnie, Tomasiewicza czy Majka Karwota, no ten skład z perspektywami mógł potem w tej lidze otrzaskać się i walczyć o coś więcej, tylko utrzymanie. Patrząc na to, gdzie dzisiaj są ci zawodnicy, to na pewno był to ciekawy skład. Powiem w ten sposób, od strony takiej czysto sportowej, no to gramy po to, żeby wygrywać, więc to jest naturalne, że chcemy być w pierwszej lidze. Myślę, że Pogoń ze swoim potencjałem, czy nawet takim położeniem geograficznym, czy potencjałem sportowym, czy obiektami, no to jest klub, dla którego pierwsza liga to jest naturalne środowisko. A jeżeli chodzi o to, czy odpowiadając na twoje pytanie, czy warto, uważam, że warto, ponieważ druga liga będzie trudną ligą. Pamiętajmy, jakie zespoły mogą tutaj wejść. Także nie będzie już tak łatwo awansować, a uważam, że samą pierwszą ligę bardzo uatrakcyjni zmiana przepisu młodzieżowców. Bo ci wszyscy zawodnicy, którzy dzisiaj tak naprawdę muszą grać w Ekstraklasie, już nie będą musieli grać w Ekstraklasie, ale też Ekstraklasa, czy inaczej, polska piłka, bo sam prowadziłem takie badania, jest świetnym rynkiem, jeżeli chodzi o promocję młodych zawodników. Zwróć uwagę, że może poza Ernestem Mucim, no to piłkarze, którzy odchodzili stąd na zachód za porządne pieniądze, to głównie byli młodzi Polacy, tak? Czy to Kamiński, czy to Moder, czy to Karbownik, czy to nawet właśnie Krzysztof Piątek. Benedyczek, spokojnie, się Walukiewicz. Dokładnie. To wszystko są zawodnicy, którzy dostali szansę, zagrali, poszli na zachód. Chociażby właśnie Łukasz Łakoma, o którym wspominaliśmy. I uważam, że w przyszłym sezonie takim środowiskiem stanie się pierwsza liga, tak? Bo wśród skautów, wśród agentów polska piłka jest bardzo ceniona pod kątem młodych talentów i uważam, że jeżeli w pierwszej lidze taki przepis by został, no to będzie to naturalne miejsce, do którego ciekawe europejskie marki będą zaglądać. Minister Sławomir Nitra zapowiedział, że będzie program, który będzie 40 milionów dla Akademii Klubów z Ekstraklasy pierwszej ligi. Już funkcjonuje, pewnie dalej będzie funkcjonował projekt infrastrukturalny dla klubów z tego najwyższego poziomu. Ta pierwsza liga może odjechać w drugiej lidze i stać się takim miejscem, w którym i budżety będą zaczynały się od 10 milionów i infrastruktura, jakość piłkarzy i wszystko inne będzie na zupełnie innym poziomie niż ten trzeci szczebel rozgrywkowy. Zdecydowanie. Jeżeli właśnie za tym poziomem sportowym, który już dzisiaj jest wysoki, bo spójrzmy na marki, które grają w pierwszej lidze, to jest taka tabela, którą kiedyś można by było spokojnie Ekstraklasę obdzielić. Jeżeli za poziomem sportowym pójdzie poprawa
czy to sytuacji finansowej klubów, czy infrastrukturalnej, no to naprawdę uważam, że to jest miejsce, w którym no, wypadałoby być. Pierwsza liga to będzie dużo wyzwań, dużo pułapek, no ale też niesamowita szansa. Też myślę, że niezależnie jakby to się ułożyło, wiadomo, ten rynek się też otwiera, bo klubów jest ile jest w Polsce i czasem menadżerowie sami tych dobrych piłkarzy chcą, traktują jako okno wystawowe pierwszej ligi i sami ich przyłożą, ale jednak Pogoń raczej można spodziewać się, że bliżej będzie walki o utrzymanie, choć nigdy nie wiem, jak te sezony się ułoży, no ale patrząc na klasę rywali, tylko trzech wejdzie wyżej, trzech mocnych spadnie, trzech solidnych wejdzie, więc to może być bardzo ciekawa przyszłość przed klubem stoi. Na pewno będzie to, tak jak wspomniałem, trudna liga, bo rywale są wymagające, natomiast ja zawsze patrzę na znicz Pruszków i im się udaje. Bardzo mocno trzymam kciuki za trenera Misiurę, za znicz i wypada, żebyśmy poszli tym samym tropem. Oczywiście no, przyjemnie by było bić się o awans, natomiast spokojnie podchodzimy do tego racjonalnie i jeżeli uda nam się znaleźć w pierwszej lidze, no to myślę, że ten pierwszy sezon będzie takim przetarciem. No tak, ale czasy się bardzo zmieniły. Pamiętam pierwszą ligę, w której już nie mówię o dawnych czasach, kiedy Myszków był w pierwszej lidze, ale zespoły z całym szacunkiem, Kluczbork, Świnoujście, to dzisiaj się takich nie uświadczy i zamiast nich są zespoły z ośrodków kilkuset tysięcznych z dużym wsparciem, czy sponsorów, czy ośrodków miejskich, czy gmin, miast. To jest rywalizacja, którą trzeba będzie podjąć i spróbować zmierzyć się naprawdę z rywalami, którzy o dłuższej tradycji, historii, często w finansach przerastających Pogoń. Oczywiście. No, Wisła Kraków, Motor, Wisła Płock, tak? To są bardzo solidne marki i myślę, że jest to na pewno wyzwanie. Na pewno wyzwanie, ale też myślę, że szansa, bo podejmując to wyzwanie możemy po prostu podnieść standardy, tak, jeżeli chodzi o klub, rozwinąć ten klub, a to myślę, że powinien być taki dobry cel, do którego powinniśmy dążyć. Na koniec zapytam Cię o możliwość trzech awansów. Jest taka szansa, można powiedzieć, że najniżej grająca Pogoń jest najbliżej tego awansu, bo już naprawdę niewiele brakuje. Drugi przypadek w historii, gdyby to się udało po ŁKS-ie, to byłoby coś, co na pewno odbiłoby się echem w całej Polsce. No, myślę, że to jest efekt pracy wielu ludzi, bo tak często w piłce gdzieś się przejawia, tak jakby przypinanie sobie różnych medali, orderów, moja zasługa, czyjaś i tak dalej. W Pogoni się pracują ludzie, którzy są naprawdę oddani temu klubowi, temu projektowi i tutaj no, każdy z trenerów, z akademii, koordynatorów, czy to z naszej administracji, czy ze sztabu pierwszego zespołu, no to każdy pracuje na ten sukces. I myślę, że jeżeli uda się zrobić trzy awanse, no to będzie to po prostu wielka zasługa całego klubu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.